Witajcie w drugiej części wideo. Pokazuję Wam, jak wygląda gra, jak wygląda mechanika. Pozwolicie, że chciałbym to podsumować w kilku zdaniach. Tutaj pomocny będzie ten system, który wypracowaliśmy z Gabrysiem, czyli te 9 aspektów gry. One, myślę, że zdecydowanie rozjaśnią Wam temat i pokażą w zasadzie, jak ta gra plasuje się w stosunku do innych pozycji. Jeżeli chodzi o wykonanie, no tych elementów widzicie, nie ma dużo. To tak naprawdę jest gra karciana, bo wszystko opiera się na kartach. Ta mechanika zarządzania kart i oczywiście przygotowanie setów. Te sety, no tak można powiedzieć, przygotowujemy określone sety warzyw. W przypadku tych dostawców stałych, to musimy przygotować sety co rundę z określonych warzyw. W przypadku tych okazyjnych, no to oczywiście mamy kombinację trzech zazwyczaj warzyw. Także tutaj, no, można powiedzieć, to są takie dwie podstawowe mechaniki: zarządzanie kartami, a także przygotowywanie setów. Wykonanie jest bardzo solidne. Trzeba wspomnieć, że gra pierwotnie została wydana w 2009 i znaczniki dynia, która przypominała dynię, por, który przypominał pora, w zasadzie to było no, wczesne czasy, naprawdę było wyzwanie, bo zazwyczaj uderzało się kostek czy też tam krążków i teraz faktycznie no, wydawnictwo Portal wydało grę osadników, którzy faktycznie no, zaskoczyli, ale to 2009 naprawdę ta gra robiła naprawdę spore wrażenie, bo te znaczniki były naprawdę bardzo ładne po rozłożeniu na stole, wyglądało to naprawdę bardzo kolorowo i bardzo no, cieszyło oko przede wszystkim. Jeżeli chodzi o temat, no ja ten temat wyczuwam, mamy tu faktycznie pola, musimy te pola obsadzać, zbierać, dostarczać później tym naszym dostawcom. No tak weryfikujemy taką strategię, żeby uzyskać jak największe dochody. Tylko od nas zależy, czy bardziej pójdziemy w tych dostawców okazyjnych, czy tych dostawców stałych. Oczywiście pomocni są tutaj nasi pomocnicy i te targi, na których możemy dokonać wymian. No mamy swój sklep, z którego możemy skorzystać, także tutaj mamy dużo, dużo kombinacji. Mimo wszystko to powoduje, że faktycznie jest taki anturaż i oprawa handlem tymi warzywami, uprawiania tych warzyw, więc tak naprawdę ten klimat jest wyczuwalny w każdym aspekcie. Dodatkowo mamy tu pracowników, którzy nam pewne te aspekty jakby wyszczególniają i tak argumentują, że możemy, nie wiem, dostarczać chociażby towary do innego dostawcy, innego gracza, możemy wymieniać na jego targu, więc no, są takie elementy, że możemy dostarczać dwie dostawy, czyli jest tutaj, można powiedzieć, mechanika bezpośrednio powiązana z tematem i z klimatem. No, gra, można powiedzieć, jest bardzo prosta, bo tak naprawdę składa się z trzech faz. Pierwsza faza to jest już bardzo prosta, druga ta dosyć istotna, wymiana tych kart, czyli uzyskiwanie kart, dosyć, no taka można powiedzieć, taktyczna i strategiczna, bo raz, że uzyskujemy te karty, na których będziemy pracować, drugi raz musimy oczywiście doprowadzić do tego, żeby nasi przeciwnicy mieli jak najgorsze karty. No i oczywiście ta trzecia faza, która no, tutaj na początku może stwarzać pewne trudności, bo mamy aż 9 akcji do wykonania, możemy je robić w różnej konfiguracji. Tam jedna akcja, ten dwupak, jest tylko raz na rundę, aczkolwiek tutaj no, to jest taka układanka, która powoduje, tu zbieramy, tu zasiewamy, tu musimy coś wymienić, dostarczyć i tak naprawdę sprzedać, kupić, znowu zasiać. Więc w tym momencie mamy tutaj no, sporo możliwości i na początku faktycznie to może stworzyć pewne... No, gracze, którzy grają generalnie rzadko, mogą popaść w jakiś paraliż decyzyjny, bo nie wiedzą, co trzeba z tym zrobić, ale już po kilku rundach, czy w kolejnej rozgrywce, myślę, że śmiało będą wiedzieli, w jakim kierunku podążać. No, to też ma niestety negatywny oddźwięk, bo jeżeli są gracze, którzy lubią to wszystko przemyśleć, lubią to wszystko przeanalizować, to niestety ta gra może się przeciągać i w tym momencie może trwać długo, więc to jest taki, no, wydaje mi się, że dosyć spory minus, bo mamy sporo akcji, które musimy ogarnąć, musimy zweryfikować i to niestety
nie wszyscy gracze dają sobie z tym radę. Wracając jeszcze do tej fazy drugiej, oczywiście pierwszej czy drugiej, no tutaj pojawia się drugi ten zarzut w stosunku do tej gry, no to jest losowość, no bo w tym wypadku każdy z graczy dysponuje zestawem kart, tych pól i oczywiście te pola mają pewne ograniczenia, tam nie możemy wsadzić wszystkiego, wsadzimy określone warzywa, ale no jest tak, że te pola przychodzą nam nie takie, jakbyśmy chcieli. Z kolei w wymianie kart, czyli w tym pozyskiwaniu kart, może się okazać, że te karty też nie zawsze nam pasują, więc tutaj musimy kombinować za pomocą targów, wymieniać warzywa, czasami 2-1, no ale to też powoduje, że ta losowość daje nam sporą grywalność w stosunku do różnych tytułów, więc tak naprawdę grywalność tej gry jest naprawdę bardzo, bardzo duża. No, losowość jest, jeżeli nie lubicie takiej losowości, to myślę, że At the Gate of the Loyang jest nie dla Was i właśnie po tych dwóch takich tytułach, dosyć można powiedzieć ciężkim, At the Gate of the Loyang no, odstawał zdecydowanie od tych pozycji i może dlatego ta gra jest no, mniej przepraszam, popularna w stosunku do tych dwóch swoich takich mocnych poprzedników, czyli Agricoli i Le Havre. No, interakcja między graczami jest niewielka, ona występuje tylko i wyłącznie właśnie gramy w parach, jeżeli to jest rozgrywka dwuosobowa czy też czteroosobowa. Są karty, które powodują, że możemy korzystać z tych pomocników w różnych fazach gry, więc tak na dobrą sprawę ta interakcja jest, ale no, mówmy się, no nie do przesady, jest taka wyczuwalna, namacalna, czasami faktycznie decydująca, bo możemy dostarczyć posłuch szyki innemu graczowi, możemy dostarczyć dostawę ze swojej uprawy, możemy skorzystać na jego targu, więc to są takie delikatne, ale tutaj tak naprawdę każdy rozwiązuje te łamigłówki i sam działa na swoim obszarze gry. Jeżeli chodzi o skalowanie, no to tak naprawdę mamy tu wariant od 1 do 4 graczy, w każdy z nich spisuje się wyśmienicie, mamy jakieś tam mniejsze wyłączenia, mniejsze różnice w przypadku jednoosobowej rozrywki, że to dwuosobowej rozrywki, możemy w przypadku tej fazy drugiej dobierać jeszcze dodatkowo karty, mamy większy wybór. W przypadku czteroosobowej rozrywki gramy w parach, wybieramy tu tego pierwszego gracza, drugiego gracza, który wybiera sobie gracza, który będzie rozgrywał, więc w tym momencie no, jest pewna modyfikacja zasad, ale ona jest niewielka, jakoś tam nie burzy strasznie tej gry. W zasadzie więc pomaga, więc tutaj można powiedzieć, że skalowanie jest naprawdę dobre. Gra rozrywka jest, no oczywiście ma, liczba osób ma wpływ na czas rozgrywki. Jeżeli to o tej zależności językowej już mówiłem, że tak naprawdę jest tekst na kartach, mamy tu zazwyczaj pole wyboru z dwóch opcji, możemy sobie tam zdecydować sobie, którą opcję chcemy. No i tak jak już powtarzałem, regrywalność tej gry jest według mnie bardzo duża, nie ma takich samych rozgrywek, w zasadzie te ograniczenia powodujące w stosunku do tych pól, tak naprawdę tutaj dają nam dużo możliwości kombinowania, że musimy po prostu kombinować, kupować warzywa w naszym sklepie, wymieniać się na targach i tak naprawdę trzeba dobrze kombinować, żeby obsłużyć tych naszych stałych dostawców. No też oczywiście duży dochód uzyskujemy z dostawców okazyjnych. No, trzeba powiedzieć, że w końcowym rozliczeniu ten tor dobrobytu, no, są różnice naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Czasami decydują właśnie tutaj kredyty, które bierzemy na początku gry, bo w zasadzie no, możemy kredyt wziąć, aczkolwiek nigdy go nie zwracamy, tylko w końcowej fazie opóźniamy, czyli tam można powiedzieć przesuwamy się na dół na tym torze dobrobytu, torze pomyślności. No, trzeba powiedzieć, że w stosunku do tej ceny oferowanej dotychczas na rynku Siemens Games, no cena polska będzie bardzo, bardzo atrakcyjna, więc to jest naprawdę zdecydowany plus w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej. No i oczywiście będziemy mieli nasze polskie wydanie, będzie można sobie postawić na półce obok oczywiście Agricoli i Le Havre. Także tutaj pod tym względem Wam namawiam, rekomenduję Wam tę grę, jeżeli lubicie gry dwuosobowe, to naprawdę to jest idealna pozycja dla par. Taka no, losowa, ale to z drugiej strony daje nam sporą regrywalność, dużo kombinacji, dużo możliwości w tym momencie jakby myślenia. Ona jest na tyle może lżejsza, że tak naprawdę nie musimy strasznie tam siedzieć i się pocić i
dostosowywać. No, strategia oczywiście pewna musi być, bo tak naprawdę jeżeli decydujemy się weryfikować i tam dostarczać, czy pozyskiwać, można powiedzieć, tych stałych dostawców, to musimy już w tym kierunku iść, żeby te warzywa dostarczać i pozyskiwać, bo nie będziemy mieli w tym momencie kary, będziemy płacili gotówkę. Więc ja Wam tę grę rekomenduję, naprawdę według mnie bardzo mocna pozycja Uwego Rosenberga, no, zdecydowanie niedoceniana, bo weryfikowałem to przed wideo. Ona znajduje się w pierwszej dwusetce wszystkich gier na BGG oczywiście. Jeżeli chodzi o gry strategiczne, to jest tam 130 chyba któraś, 137 miejsce. Aczkolwiek w stosunku do gier Uwego Rosenberga jest na 9 miejscu, wszystkich gier Uwego Rosenberga 9 miejscu. Za nią jest, można powiedzieć, są fasolki, więc sami rozumiecie, te tytuły typu Szklany Szlak, Kawerna, Le Havre, Pola Arle, chociażby ostatnio dwuosobowa gra, która zrobiła no, furorę, to można powiedzieć, no tutaj Uwe Rosenberg daje nam troszeczkę inną grę w stosunku do tego, co oferował wcześniej, ale naprawdę gra jest godna uwagi i myślę, że w dobrej cenie możecie sobie taką grę zafundować, na wspieram to, także namawiam Was, sięgnijcie do portfela i tak naprawdę wesprzyjcie wydawnictwo Full Cup Games, byśmy mogli cieszyć się pełną trylogią żywieniową w języku polskim. Także tyle, dziękuję, no i zapraszam Was na, myślę, że kolejne wideo w trochę zmienionej formie. Thank you.